posadzki w obiektach użyteczności publicznej. Każdego dnia muszą sprostać poważnym wyzwaniom. Powinny być odporne na ścieranie, wysokie temperatury, kontakt z substancjami chemicznymi, czy chociażby intensywny ruch wózków widłowych. Dlatego w takich miejscach często stosowane są posadzki z żywic epoksydowych. Dziś odwiedzimy prawdziwych ekspertów w tej dziedzinie. Zakład firmy Syntaj w Trzebini. Firma Syntaj zajmuje się produkcją komponentów do posadzek z żywic syntetycznych, utwardzaczy oraz kruszyw kwarcowych. Firma Syntaj posiada wykwalifikowany zespół, który od lat zajmuje się posadzkami żywicznymi. Zakład produkcyjny wyposażony jest w nowoczesny park maszynowy. W laboratorium kontrolowana jest jakość produktów. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 zapewnia łatwy dojazd do siedziby firmy, co znacznie przyspiesza transport gotowych produktów oraz komponentów. Produkcja zaczyna się od przygotowania składników. Podstawowym jest żywica epoksydowa, która jest mieszana z dodatkami. W tym samym czasie przygotowywany jest piasek kwarcowy, który nada posadzce chropowatość i barwę. Jak widać, z piasku można stworzyć praktycznie każdą kompozycję kolorystyczną. Dostępna jest cała paleta RAL. Wycinane są cokoliki przyposadzkowe, które będą stanowić połączenie pomiędzy ścianą a posadzką. Jako komponent warstwy zasadniczej przygotowywana jest także pasta pigmentowa, która nada posadzce głębię koloru. Z każdej wyprodukowanej partii pobierana jest próbka, która trafia do laboratorium, gdzie przechodzi szereg szczegółowych badań. W laboratorium wykonywane są także badania na nowych produktach i prototypach, które dopiero przygotowywane są do produkcji. Po pozytywnym przejściu badań składniki pobierane są z magazynu i będą mogły trafić na budowę. Tutaj rozpoczynają się prace związane z wykładaniem posadzki. Chcąc uzyskać najwyższe właściwości podłogi, aplikacja musi przebiegać według ściśle określonych procedur. Najpierw trzeba przygotować nawierzchnię. Posadzka jest śrutowana. W ten sposób ściągane jest mleczko cementowe. W przypadku występowania miejscowych nierówności nawierzchnia jest szlifowana. Maszyna wyposażona jest w tarcze szlifujące z diamentową końcówką, co pozwala na bardzo dokładną obróbkę nawierzchni. Zarówno przy śrutowaniu, jak i szlifowaniu wytwarzający się pył jest zbierany przez odkurzacz dużej mocy. Dzięki temu praca nad przygotowaniem posadzki odbywa się bezpyłowo. Teraz na posadzkę nakładana jest warstwa szczepna, która jednocześnie wyrównuje nawierzchnię.
po nałożeniu zasypywana jest piaskiem. Gdy warstwa szczepna wyschnie, można ją wyszlifować. Po tym etapie nakładana jest warstwa podstawowa, czyli base coat, a więc zabarwiona żywica, do której został dodany utwardzacz. Od tego momentu pracownik ma pół godziny, żeby ją nałożyć. Cały proces musi przebiegać bardzo sprawnie. Niezbędne jest doświadczenie i ogromna precyzja pracowników. Base coat zasypywany jest piaskiem kwarcowym, a przed nami kolejne godziny czekania, aż substancja się zwiąże. Po tym czasie piasek zamykany jest bezbarwnym lakierem, który zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniem i jednocześnie zachowuje jej barwę. Posadzki z żywic epoksydowych stosowane są w niemal każdej gałęzi przemysłu. Dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach sterylnych, laboratoriach, a także sklepach, szkołach, piekarniach. Walory estetyczne takiej posadzki oraz łatwość w utrzymaniu czystości sprawiają, że z powodzeniem mogą być stosowane w domach mieszkalnych, na przykład w łazienkach, kuchniach czy pomieszczeniach gospodarczych. Świetnie sprawdzają się na tarasach. Nie brakuje również prób wykorzystania żywic epoksydowych w sztuce. Jak widać, zastosowań może być wiele, szczególnie tam, gdzie podłogi narażone są na intensywne użytkowanie w trudnych warunkach i wszędzie tam, gdzie trzeba zadbać o komfort i bezpieczeństwo użytkowników.